Hamburg. 23 października 2024. Ratusz. Centrum Hamburga. Idziemy drogami świętych i prosimy Benedykta V, 1040 rocznica jego pontyfikatu. Urodził się w Rzymie przy Zamku Anioła. Został wybrany na papieża 1040 lat temu, 22 maja. Nie podobało się to cesarzowi, żeby zachować powagę swojego urzędu. W płaczu skazał w Pałacu Laretańskim Benedykta V na wygnanie do Hamburga. Był wtedy z nim biskup Hamburga. Wygnany został 23 czerwca 1040 lat temu. Do miasta, który założył Karol Wielki. Karol Wielki urodził się 2 kwietnia 742 roku. W tym czasie święty Bonifacy zwołał synod we Frankfurcie nad Menem. Taki to jest początek. Przybył papież w towarzystwie biskupa 19 lipca 964 roku do tego miasta. Zamieszkał. W klasztorze świętego Angskara, który założył ten klasztor przy kościele Matki Bożej, wybudowanej przez Karola Wielkiego na nawrócenie pogańskich Sasów. Do Sasów należeli również 2 polskich królów. August II Sas, który był w posiadaniu Kuilenburga, wybudowanego dla modlitwy jego ojca, Henryka Ptasznika, który zmarł w 1932 roku, chyba w tysiąclecie uroczystości w Kuilenburgu. Były prowadzone przez Erika Himmlera, który uważał się za jego następcę. Henryk Himmler urodził się 7 października w 1900 roku w Monachium. Był synem profesora gimnazjum. Tego dnia, kiedy się urodził, była beatyfikacja Crescenzi Hess, niezwykłej franciszkanki, charyzmatycznej franciszkanki, która miała wizję, która, ponieważ chciała się dowiedzieć, że to jest prawda, otrzymała zgodę na pielgrzymkę do
Marianne Lindmeier do Monachium, świętej karmelitanki, urodzonej w tym samym miejscu, co urodziła się Klara Wittelsbach, kuzynka dwóch polskich królowych. Klara Wittelsbach przybyła do Krakowa na pogrzeb męża swojej kuzynki, Zygmunta III Wazy. I została w Polsce. Była towarzyszką w klasztorze świętej karmelitanki Marianny Marchockiej. We dwie zostały wysłane przez rodziców króla Jana III Sobieskiego na fundację do Lwowa. A potem, jak Tatarzy napadli na Lwów, przybyły do Krakowa, gdzie Klara Wittelsbach ufundowała klasztor, tam gdzie jest kościół świętego Marcina przy Wawelu. Modliły się za królów. Wszystko zrobił święty karmelita. Święty karmelita Rafał Kalinowski, rówieśnik polskiego papieża Piusa X. Żeby Marianna Marchocka, towarzyszka Klary Wittelsbach, która zmarła podczas zarazy w Kielcach, gdzie przyjął ich biskup, Klara Wittelsbach, święta karmelitanka, wszystkie sprawy do beatyfikacji załatwił ksiądz Rafał Kalinowski. Wydawał kroniki karmelitan. Wydał również życiorys i nauczył nas modlitwy do świętej karmelitanki, wnuczki królowej Stanisława Leszczyńskiego i niezwykłej polskiej świętej królowej Katarzyny Opalińskiej-Leszczyńskiej. Rysa od świętego Augustyna. Dziesiąta córka świętej Marii Leszczyńskiej, królowej Francji, która urodziła się w Trzebnicy 23 czerwca w 1703 roku. Jest to rok, kiedy Maria Anna Lindmeier modliła się za duszę, nieznaną jej duszy. Zaczęła się modlić od 6 listopada. Potem się okazało, że to jest dusza polskiego króla Jana III Sobieskiego. Wzięła tą duszę, jej niebo wziętą, 11 listopada 1703 roku, w rocznicy zwycięstwa jego pod Chocimiem, 40. rocznicę, którą widział również święty Stanisław Papczyński. Święty Stanisław Papczyński, który dostał zgodę od króla Polski, Michała Korybuta Wiesiewieckiego. Dostał zgodę na klasztor swój na górze Kalwarii w Nowej Jerozolimie, gdzie nie wolno było osiedlać się Żydom.
widział zwycięstwo króla Jana, jeszcze hetmana wtedy, w dniu, kiedy 11 listopada 1673 roku we Lwowie otruto króla Michała, prawnuka Jana Zamoyskiego. Idziemy w najważniejsze miejsce. Mamy tutaj gloryfikację Helmuta Schmidta, piątego kanclerza Niemiec, który 15 listopada 1980 roku na zorganizowanej przez ambasadora w polskich Niemczech, syna Bolesława Bieruta, spotkał się z JP2. Omawiali stan wojenny.